Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy. Witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie mały teścik. Pamiętajcie tylko, aby tego filmu nie traktować jako poradnik. Konkretnie zajmiemy się folią ze sklepu Action, która kosztowała jedyne 11 zł. Dla bardziej dokładnych 10,99. Zaskoczyłem się trochę, że mogę coś takiego tam kupić. Postanowiłem więc zgarnąć jedną sztukę. Nigdy nie oklejałem niczego, ale to może dobrze. Dokładnie wyjdzie, czy typowy Janusz będzie mógł sobie to kupić i w domowych warunkach na czymś nakleić. Jedyne co mam, to ogrom filmów obejrzanych o oklejaniu. Jakaś teoria jest. Narrację dogrywam później i od razu trochę wam powiem, że to był błąd. Za te pieniądze to w sumie można sobie urządzić małą zabawę i nabrać trochę praktyki. 11 zł to jeszcze nie jest droga zabawa. Może w skrócie przedstawię wam, co my tu dokładnie mamy. Jest to folia Carbon 5D. Dostajemy roleczkę o rozmiarze 50x100. Ogólnie tak jak w sklepie i na opakowaniu nazwana jest car stickerem. Bardziej miano ma to samochodowej naklejki niż stricte folii. No ale cóż, nie ma co dużo się spodziewać po takim bardziej gadżeciarskim babetlu z marketu. Z opakowania wynika, że jest też wodoodporna i to w sumie będziemy mogli z czasem sprawdzić. Bo moją dzisiejszą ofiarą padnie lotka w mojej Ibizie. Cała naklejka jest na fajnej folii białej. Przypomina mi to taką typową wlepę. Całkiem znośnie od tego odchodzi. Stwierdziłem, że będzie dobrze, jeśli lotkę po prostu sobie zdejmę. Trzyma się to wszystko na dwóch śrubach T25 i tak, na jednej. Jakby ktoś miał taką śrubkę, to może mi wysłać. Po demontażu dokładnie sobie to umyłem w wannie. Stwierdziłem, że woda z płynem do naczyń da radę i powiem szczerze, że wygląda to dobrze. Tak, miały być warunki typowo domowe, także stąd umyłem to płynem do naczyń. Nie spodziewałem się, że lotka jest takich wymiarów. Oczywiście wiedziałem wcześniej, bo ją mierzyłem i ma metr, ale teraz optycznie lepiej to widać. Wiecie, o co mi chodzi. Wkopałem się na sam początek swojej przygody z oklejaniem czegokolwiek, wybierając sobie taką lotkę. Wymiarami mi to wszystko odpowiadało, ale nie za bardzo przewidziałem jej zakrzywienie. Na aucie sprawia to wrażenie mniejszego zagięcia. No nic, próba, nie strzelba. Muszę sobie to tutaj jakoś rozplanować, ale wychodzi mi to całkowicie do bani. Tak jak było wspominane na samym początku, nie traktujcie tego jako poradnik, bo radzić to mogę się ja. Kogoś, kto ma więcej doświadczenia. No nic, po prostu to rozkleję na spoiler i jakoś ponaciągam. Po naklejeniu trzyma się całkiem dobrze. Klej jeszcze daje nam szansę na drobne poprawki, pod warunkiem, że nie wmasujemy całej powierzchni. Wtedy klej przywrze tak, że demontaż folii skończy się zapewne usuwaniem całej szpachli i farby na swoim spoilerku. Zauważyłem, że dobrze poddaje się suszarce. Tak, suszarce. Lecimy na domowych warunkach. Niewielka temperatura powoduje, że naklejka elegancko wylewa się na elemencie i dokładnie przylega do krzywizn. Pozostało mi parę poprawek w postaci tych bąbelków powietrza, ale machnie się leciutkie nacięcia i to jakoś wymasuje. Dlaczego lecę tak z przerwami i w sumie, jak widzicie, mało pokazuję? To nie poradnik, poza tym nie lubię, jak mi ktoś się gapi na ręce. Przy okazji mówienie do kamery i praca nad tym elementem pierwszy raz. No nie wiem, nie próbowałem. No dobrze, krótki efekt już widzieliście, ale może zobaczymy, jak to siedzi na samochodzie, a przy okazji pozwolę sobie na krótkie podsumowanie. Dobra, zamontowane. Teraz przy dziennym i tak późnym świetle możecie zobaczyć, co z tego wyszło. I tutaj tę naklejkę mogę ocenić na 7 na 10. Można śmiało cisnąć pod remizę, rwać karynki na swój zajebisty karbonowy spoiler. Co za tym idzie dokładnie? Na pewno cena. Jest to tani eksperyment i dobry materiał do ćwiczeń, przynajmniej aby złapać podstawy, jeśli ktoś zainteresowany jest oklejaniem. Negatywnie na pewno cięcie tej folii. Użyłem nowego nożyka do tapet. Ciężko to się tnie, taki dziwny odpowiednik miększej gumy. Zdradzę wam jeszcze, że okleiłem tylko górę.
krzywizna nie pozwoliła mi dokładnie sobie tego okleić, bo po prostu folii by mi brakło. Ale może to dobrze. Całości nie pokażę, bo są zęby, kicha i dramat. Wyprowadzenie powietrza było bardzo trudne, ale jakoś to wyszło. Mogę tej folii dać jeszcze drugą szansę. Jeżeli chcecie następny odcinek z tą folią, to dawajcie znać. Możemy spróbować. Tym razem coś prostszego i we wnętrzu, a przy okazji pokażę wam, jak po tygodniu wygląda ten spoiler na samochodzie. Oklejony spoiler na samochodzie. Wiadomo, o co chodzi. Także z mojej strony to już tyle wprawdzie. I dziękuję, że obejrzeliście ten film, że byliście zainteresowani tym materiałem, który znalazłem w sklepie Action. Także, jak to się mówi, zapraszam do łapek i udostępniania tego filmu w internecie, jak i komentarzy. Oczywiście nie chciałbym, abyście jakoś bardzo krytycznie podchodzili do oceny moich zdolności oklejania. Tak jak mówiłem, robiłem to pierwszy raz i jestem z siebie zadowolony jak najbardziej, dlatego że miałem tylko teorię, a z czasem myślę, że jeśli najdzie coś jeszcze okleić, to praktycznie wyrobię się jeszcze lepiej. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Pozdrawiam.